Miniony weekend Dom Strażaka w Tużym Polu zamienił się w salę wystawową, gdzie mogliśmy obejrzeć dzieła utalentowanych artystów z Tużego Pola. Wszystko to dzięki inicjatywie uczniów klasy drugiej gimnazjum, która pod bacznym okiem opiekunów przystąpiła do projektu edukacyjnego Odkrywamy artystyczne pasje mieszkańców Tużego Pola. Koordynatorem tego przedsięwzięcia była Renata Kośmider, a do współpracy włączyli się także Wojciech Ryń, Grzegorz Tomkowicz, Waldemar Kośmider oraz Maria Pelc. Zawsze wiedziałam, że Tuże Pole jest miejscowością wyjątkową i mieszka tu tak wiele osób, którzy mają różne pasje, często nieodkryte. Dlatego wśród różnych proponowanych projektów edukacyjnych klasa druga wybrała sobie właśnie projekt Odkrywamy artystyczne pasje mieszkańców Tużego Pola. Efektem projektu było zorganizowanie wystawy twórców, których mogliśmy poznać. I udało nam się 37 osób zachęcić do otworzenia swoich domów i do pokazania swoich dzieł. Ponad 3-miesięczne przygotowania projektu rozpoczęły się od wyszukania znakomitych artystów oraz przeprowadzenia z nimi wywiadów. Uczniowie podczas tego zadania spotkali się z ogromną życzliwością i otwartością ze strony rozmówców. Wszyscy bardzo chętnie opowiadali o swoich zainteresowaniach i nie ukrywali zadowolenia, że mogą uczestniczyć w projekcie. Tutaj właśnie się narodziła moja pasja. Ja nigdy wcześniej tego u siebie nie widziałam. Lubiłam malować, rysować, ale to wiadomo, to tak tylko trochę i wszystko dzięki właśnie profesorowi Tomkowiczowi i też niesamowitym kółkom, które organizuje szkoła, bo naprawdę w naszej szkole bardzo wiele osób zaczęło tworzyć, nie tylko ja, moja koleżanka Emilka razem ze mną chodzi do liceum plastycznego i wszystko się narodziło na kółku plastycznym, które prowadzi profesor Tomkowicz. Ja bardzo dobrze wspominam ten okres szkolny i nauczycieli i to wszystko, co się działo. No i wszyscy mnie tutaj zawsze dopingowali, zawsze miałam wsparcie w nauczycielach, zawsze oni wysyłali mnie na konkursy plastyczne, no i wszystko nim zawdzięczam. Ja prowadziłem przez moment pracownię malarstwa z Uniwersytetu Wzdowskiego i też przychodzili uczniowie ze szkoły podstawowej, żeby uczyć się, czy tam obserwować, patrzeć, jak wygląda pracownia i w ogóle jak wygląda tego typu praca. Gro uczniów, które przychodziło do mnie do pracowni z takim wielkim zainteresowaniem, pytali się o techniki, pytali się o plany, o sposoby, o takie rzeczy bardzo, bardzo takie konkretne, takie techniczne i takie merytoryczne, żeby coś więcej wiedzieć. I myślę, że to przychodzi, ale tak naprawdę to może ci ludzie są jeszcze zbyt młodzi, żeby twierdzić, żeby to robić w życiu czy coś takiego. Ale nauka obserwacji to jest najważniejsze. Mimo iż udział w przedsięwzięciu wymagał od wszystkich uczestników, zarówno uczniów i nauczycieli, jak i samych artystów, ogromnego nakładu pracy, to efekt końcowy był naprawdę zachwycający. Ta młodzież kochana, trafiając do tych twórców i gromadząc nas, odbiorców na tej sali, robi wielorakową robotę. Doświadcza siebie, dowartościowuje twórców, odkrywa dla wioski, dla regionu strasznie dużo pokładów, no takich na co dzień, no niby wiemy, że coś pani pan robi, ale to jest dobre miejsce, taka sala, żeby pokazać, bo później odbiorca szerszy, turysta trafi już do domu, do twórcy, ale musi najpierw mieć takie miejsce, żeby widział, że to się dzieje. 31 marca miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy, którego dokonała dyrektor szkoły Zuzanna Konieczna. Cieszę się bardzo, że na nasze zaproszenie odpowiedzieli zarówno artyści, mieszkańcy Dużego Pola oraz zaproszeni goście, którzy tak licznie dzisiaj mogą podziwiać wystawę. Dzisiaj w Dużym Polu mamy taką małą galerię, że to dzisiejsze spotkanie przyczyni się do tego, że w Dużym Polu rozwinie się ta działalność artystyczna. Być może jest to początek do założenia jakiegoś koła, stowarzyszenia. Głównymi bohaterami tego dnia byli oczywiście wspaniali artyści oraz ich rodziny, ale swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele władz gminy: Beata Bodzioch-Kaznowska, sekretarz gminy, radny Zbigniew Cyganik, sołtys Tużego Pola Robert Federczak oraz Mariusz Kaznowski, dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzozowie. Na spotkanie przybyli również przyjaciele
nauczyciele szkoły, dyrektor Rzeszowskiej Delegatury Najwyższej Izby Kontroli Wiesław Motyka i Władysław Tabasz, Państwo Maria i Janusz Krzanowscy, Wiktoria Orlik, Edyta Gawrońska i Bernadetta Żyłka, rodzina patrona szkoły, profesora Waleriana Pańki. Po przemówieniu dyrektor oraz wprowadzeniu Renaty Kośmider na scenie zagościł Szkolny Teatr Lalki i Aktora, który wystąpił ze spektaklem o żeglarzach dżambalach. Masz fajki zrobili i na stożu stawiono! Po morzu płynęli. Choć podróż tak długa, wciąż jeszcze się dłuży. Z welonu uszyli żabielek zielony. Kupili tam sowę. Łatwo ich sitowy wrócić się może. Sitem płynęli. A nocą ich niby kajutą był słoik. Sitem płynęli, po morzu płynęli. Sitem płynęli po morzu. Balsamem dla uszu była również porywająca muzyka Łukasza Sabata, wprowadzająca wszystkich w magiczny nastrój i wyzwalająca ducha prawdziwego artysty. No to, bo to jest duduk, instrument z Armenii. Jest to narodowy instrument pochodzący z Armenii. Może tak niepozornie wygląda jak flet, ale jest to instrument, który jest połączeniem trochę fletu z obojem. Ma ustnik taki podwójny jak właśnie obój, tylko że troszeczkę szerszy. Drewno leżakowane przez 50 lat, morelowe drewno. Przez to jego niesamowity dźwięk właśnie i dlatego nie dziwię się, że zakochują się w nim kompozytorzy muzyki filmowej. Tacy jak na przykład Hans Zimmer czy Peter Gabriel, który wykorzystał go w Ostatnim kuszeniu Chrystusa. Ja ogólnie wpadłem na niego tak przypadkowo, jak wcześniej grałem dużo muzyki właśnie przy projektach folkowych. No i obecnie jakby staram się łączyć te wszystkie swoje pasje, jakby taką drogę muzyczną z elektroniką, troszeczkę z muzyką elektroniczną, z jazzem, też właśnie z moim kolegą, z którym nagrałem ostatnio płytę, z Wojciechem Inglotem, tworzymy projekt Insza. No i tam można usłyszeć i duduk, i elektronikę właśnie, i elementy jazzu, więc jest to taka mieszanka muzyczna, uważam, że bardzo ciekawa przez samą jakby spektrum dźwięków, które się tam znajdują. W niedzielę wystawa była otwarta dla wszystkich, którzy zechcieli podziwiać arcydzieła lokalnej ludności. Wśród zwiedzających byli nie tylko mieszkańcy Dużego Pola, ale także sąsiednich miejscowości. Ekspozycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Obejrzało ją ponad 500 osób.